Drogowskazy. To są drogowskazy w SC Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i bardzo się cieszę, że się słyszymy. Dziś zajmiemy się problemem, który dotyka nawet 4 milionów Polaków, bo według statystyk tylu z nas zmaga się z migreną. Światowa Organizacja Zdrowia wymienia migrenę jako jedną z 10 głównych przyczyn życia z niepełnosprawnością, a co wyjaśnia porażające dane mówiące o tym, że 90% migrenowców w czasie ataku nie jest w stanie podjąć normalnych życiowych obowiązków. Jest to tym bardziej szokujące, że przecież często wzruszamy ramionami, że to przecież tylko ból głowy. A to od czasu do czasu, jak wiadomo, przydarza się każdemu. Na problem osób zmagających się z migrenami zwróciła także uwagę Fundacja Neuropozytywni, wspierająca osoby z szeroko rozumianymi chorobami mózgu i rozpoczęła kampanię Neuropozytywni z głową. I między innymi o tym będzie mówił nasz dzisiejszy gość Klaudia Pytel, współorganizatorka tej kampanii. Bardzo się cieszę, że przyjęła Pani zaproszenie do naszego programu. Będziemy mogły porozmawiać i trochę więcej o tej migranie powiedzieć. Mam nadzieję, że się uda. Może zacznijmy od początku. Ja tak najbardziej lubię i tak bezpośrednio, jeśli Pani mi pozwoli, bo przytoczę komentarz, który dla mnie zaskakująco często pojawiał się a propos różnych postów, wpisów dotyczących migreny. To jest komentarz, to przecież taki mocniejszy ból głowy. W takim zamyśle nie ma z czego robić dramatu, a to chyba nie do końca jest prawda. Zdecydowanie nie jest to prawda. Prawdą jest to, że migrenowcy bardzo często spotykają się z tego typu komentarzami. I jest to nawet, powiem szczerze, taki jeden z lżejszych komentarzy, jaki można usłyszeć na temat tego, jeśli znów się jakoś tam migrenowiec uskarża, że znów go boli głowa. Przygotowałam nawet taką listę chyba najczęstszych sformułowań. Chyba najbardziej popularne: weź tabletkę, albo pani, która ma migrenę, usłyszała, że jest dziwna, pretensje, że jak to możecie znowu boleć głowa. Tutaj trzeba zaznaczyć, że w większości na migreny chorują kobiety, więc raczej będę operowała tą formą żeńską, ale też absolutnie nie możemy zapominać o tym, że migrena dotyczy mężczyzn. I tutaj też zarówno i mężczyźni, jak i kobiety są wyzywane od arystokratów, chorują księżniczki na przykład. No i takie chyba moje najbardziej dwa ulubione, czyli zajdź w ciąży, to ci przejdzie. Naprawdę? Jeśli chodzi o ciążę, najczęściej ze względu na zmiany hormonalne, kobiety, które przed ciążą miały migrenę, w trakcie ciąży przeważnie mają spokój. Natomiast nie jest to reguła i ja jestem tym przykładem, że w ciąży migreny jeszcze bardziej mi się nasiliły. Albo jak po ciąży z powrotem wracają migreny, to są złote rady w stylu: no to zrób sobie kolejne dziecko, to będziesz miała chwilę spokoju. No ale wie pani co, to aż się nie chce wierzyć, bo to już jest naprawdę na granicy takiej bezczelności, tak to chyba trzeba nazwać. Myślę, że nawet na granicy chamstwa niż bezczelności bardziej. Przeważnie tego typu rzeczy słyszy się od współpracowników, czasem nawet od szefostwa, ale zdarza się, że również i od rodziny. To są te społeczne koszty migreny, o których trochę mówiłyśmy jeszcze przed początkiem naszej rozmowy. Ja o nich też bardzo chciałabym powiedzieć, ale wydaje mi się, że najpierw byłoby warto trochę zarysować, czym migrena z takiego objawowego punktu widzenia jest. Poczytałam o migrenie i ja jako osoba, która migrenowcem nie jest, odkryłam, że to jest całe spektrum objawów, nie tylko ten ból głowy, który się kojarzy z migreną, migrena ból głowy, ale to są objawy neurologiczne, psychologiczne, no i tak zwane ogólne, czyli na przykład utrata apetytu albo sztywność karku. I wychodzi na to, że migrena to jest problem, który obejmuje właściwie cały organizm. Migrena jest przewlekłą chorobą neurologiczną, która charakteryzuje się głównym objawem bardzo uciążliwym, pulsującym, tętniącym, łomoczącym bólem głowy. On głównie jest zlokalizowany jednostronnie, obejmuje okolice skroni, łuku brwiowego, gałki ocznej, oka. Nierzadko też przechodzi w głąb głowy w kierunku potylicy, ale to jest również okropna wrażliwość na zapachy, światłowstręt, dźwiękowstręt, nudności, wymioty. Zdarzają się również omdlenia. Bardzo często dochodzi do tego opuchlizna twarzy, opadająca powieka po stronie, w której umiejscowiony jest ból. Ten charakterystyczny ból nasila się też podczas zwykłej aktywności. No i tutaj jeszcze też dochodzi kwestia aury
migrenowej. O właśnie, to jest też wątek, który bardzo moją uwagę zwrócił. Nie ukrywam, że dlatego, że słowo aura bardzo absorbuje. Może to jest dobry moment, żeby wyjaśnić, czym ona jest. Aura migrenowa jest to taki jakby zwiastun bólu migrenowego. Trwa on zazwyczaj tak do godziny między 15-20 minut, powinien zazwyczaj ustąpić w okolicach 60 minut. Każdy tak naprawdę tę aurę przechodzi inaczej. Takim podstawowym i najczęstszym objawem aury są objawy wzrokowe, czyli możemy to sobie wyobrazić na zasadzie takiej, jak na przykład spojrzymy w stronę słońca i odwrócimy z powrotem wzrok i mamy takie migoczące mroczki, plamki, czasami jakieś tam światełka, to w ten sposób również objawia się aura wzrokowa. Czasem są to też jakieś jaskrawe zygzaki, błyski świetlne. Są objawy czuciowe i może to być drętwienie dłoni, całej ręki, drętwienie twarzy. Dojść do tego mogą również zaburzenia mowy, czyli na przykład używanie nieodpowiednich wyrazów, przekręcanie sylab, trudności w dobieraniu słów, zapominanie na przykład w trakcie wypowiadania zdania, co się chciało powiedzieć dalej. Czyli w dużej mierze, jeżeli ja dobrze rozumiem, to są takie objawy zmysłowe, które wiążą się z jakąś zaburzoną pracą zmysłów. Tak, jak najbardziej są one zmysłowe, najbardziej uderzają w zmysły wzroku. Rzadko zdarzają się też zaburzenia ruchowe, czyli na przykład będzie to osłabienie jednej ręki. To już są raczej takie rzadsze zaburzenia i objawy związane z aurą. Wydaje mi się, że tym, co przede wszystkim dla osób postronnych odróżnia od bólu głowy, takiego zwykłego, którego doświadcza wielokrotnie każdy z nas, to jest chyba czas. Bo ataki migreny mogą trwać nawet kilka dni. To jest dla mnie przerażające, bo nie ukrywam, że kiedy mnie ból głowy utrzymuje się przez parę godzin, jestem już bardzo zmęczona, co dopiero kiedy mówimy o paru dniach. Pani na przykład zauważa u siebie takie symptomy, które są trochę jak dzwonek alarmowy na zasadzie, oho, to już będzie niedługo, da się jakoś przygotować na nadchodzącą migrenę? Zdarza się tak, że niektórzy chorzy mają tak zwane objawy prodromalne, czyli na przykład kilkadziesiąt godzin przed wystąpieniem bólu mogą mieć takie objawy jak wahania nastroju, mogą odczuwać nudności, zwiększone poddenerwowanie, senność. Ogólnie mogą mieć złe samopoczucie, które jakby z przebiegu ich dnia nie wskazywałyby na to, żeby mieli się jakoś czuć w ten sposób. Jeśli chodzi o moje objawy zwiastunowe, no ja aury nie mam. Miałam przez krótki czas w okresie ciąży i po ciąży. No i w moim przypadku to po prostu było praktycznie na parę minut utrata widzenia. Natomiast to, co zdecydowanie jakoś zaobserwowałam, co pojawia się przed moimi migrenami, to odczuwam bardzo wzmożony głód i pragnienie. Czy w ogóle jest jakiś sposób, żeby zmniejszyć natężenie, nasilenie tej migreny, w jakiś sposób sobie ulżyć na zapas? Niestety, ale nie. Tu ewentualnie w grę wchodzi przewlekłe leczenie farmakologiczne, które jest dobierane indywidualnie przez neurologa i może spowodować zmniejszoną ilość ataków i zmniejszoną intensywność ataku. Ewentualnie to, co można zrobić, jak już się czuje, że za chwilę już będzie ten ból, to poratowanie się tabletką przeciwbólową czy tryptanami, które są najlepiej działające, jeśli chodzi o bóle migrenowe. Aczkolwiek też nie na wszystkich, bo to też trzeba pamiętać, że migrena jest tak specyficzną chorobą, że nie można jej ująć jedne konkretne ramy. Ilu jest migrenowców, tyle będzie różnych historii. Tak naprawdę jest to bardzo mocno indywidualna kwestia i nie ma czegoś takiego jak danie recepty z góry, co robić w momencie, jak czuję się, że nadchodzi atak bólu migrenowego. Wszelkie sugestie czy wskazówki co do leków, jakie mogą czy powinny być przyjmowane, to już jest kwestia indywidualnych rozmów czy konsultacji z lekarzem. Czy to jest od razu neurolog? Zazwyczaj ścieżka jest taka, że w pierwszej kolejności osoby, które odczuwają ból głowy przez jakiś czas, może nawet jeszcze nie są świadomi, że to jest migrena, kierują się do internisty. W tej sytuacji internista pierwsze, co powinien zrobić, to skierować na badanie
badania obrazowe głowy i do neurologa. Ewentualnie wysłać do neurologa i pierwsze, co neurolog powinien zrobić, to właśnie badania obrazowe. Warto też wtedy, jak już mamy skierowanie do neurologa, zacząć prowadzić tak zwany dzienniczek bólu głowy, dzienniczek migren. Jest to ważne o tyle, że jesteśmy w stanie wtedy neurologowi przedstawić częstotliwość naszych napadów. Warto jest w takim dzienniczku zapisywać czas trwania napadu bólu, jakie były objawy towarzyszące, jaki lek na przykład przeciwbólowy wtedy się wzięło, czy on pomógł, czy zmniejszył chociaż trochę ten ból, czy przerwał ten atak bólu całkowicie. Można też wtedy podjąć obserwację i zwracanie uwagi, zastanawianie się nad tym, co na przykład mogło tę migrenę wywołać. Bardzo często też jest tak, że niektóre produkty, które spożywamy, wywołują u nas bóle głowy. W moim przypadku są to na przykład cytrusy, sery, nie wspominając już tutaj o jakimkolwiek alkoholu. Wystarczy nawet najmniejsza lampka wina i to jest kwestia maksymalnie godziny, jak zaczyna się ból migrenowy u mnie. Czyli trzeba siebie bardzo wnikliwie obserwować. To, żeby sobie pomóc przy napadach migrenowych, to w dużej mierze jest obserwacja własnego organizmu. Jak pójdziemy do neurologa, neurolog nie jest w stanie w żaden sposób podać skalę naszego bólu i na podstawie tego dobrać leki. Co jest podstawowa gama leków, ale oprócz tego one nie zrobią jakby całej roboty. Tutaj musi się pojawić kwestia zwrócenia uwagi na żywienie, próby unikania, jeśli na przykład wywoływaczem migren jest ostre światło, głośne dźwięki, pewne zapachy, to próba unikania też tego, nawadnianie organizmu. To jest bardzo, bardzo dużo czynników, które mogą, jeśli prowadzimy pewne zmiany, mogą doprowadzić do tego, że te napady bólowe będą lżejsze albo w mniejszej ilości. Później trzeba się nastawić na to, że jest to dożywotni problem. Nie jesteśmy na tym etapie, żeby wyleczyć większość migren całkowicie. Owszem, jak najbardziej zdarzają się takie przypadki i oby ich było jak najwięcej i przytrafiałoby się do jak największej ilości migrenowców. Jednak większość niestety musi pogodzić się z tym, że jest to dolegliwość, z którą muszą nauczyć się żyć, bo będzie ona towarzyszyła im raczej do końca życia. O właśnie, to jest może dobry moment, żeby zapytać trochę o wiek, bo ja znalazłam informację, że migrena raczej jest chorobą, raczej jest problemem ludzi młodych. U 90% badanych pierwszy atak pojawił się przed 40 rokiem życia. No i właśnie chciałam zapytać, czy jest taka prawidłowość, że wraz z wiekiem ataki stają się albo rzadsze, albo na przykład mniej dotkliwe. I znów, kwestia indywidualna. Ja na przykład z tego, co udało mi się odszukać w moich książeczkach zdrowia, pierwszą wzmiankę, że skarżę się na bóle głowy, znalazłam, jak miałam 3 lata. Ostatnio też na naszej grupie Neuropozytywni z głową jedna z pań zadała właśnie pytanie, od kiedy grupowicze zmagają się z bólami głowy. Odpowiedzi były przeróżne. Głównie było to właśnie ta prawidłowość, że przed 40 rokiem życia, tak jak pani przytoczyła. Jednak bardzo dużo było odpowiedzi mówiących o tym, że głównym okresem, w którym pojawiły się pierwsze migreny, był to okres nastoletni, czyli ten okres dojrzewania, gdzie zaczynają się zmiany hormonalne dziewcząt, więc głównie przedział wiekowy nawet między 11-14 lat z odpowiedzi tutaj naszych grupowiczów. Natomiast były też również przytaczane odpowiedzi, że było to przed 30, po 30 roku życia. Ja rozumiem, że to oczywiście zależy od indywidualnie od każdej osoby, ale czy gdzieś, bo ja chyba nic takiego nie znalazłam o tym, czy można szukać prawidłowości, że wraz z wiekiem tych ataków jest mniej? Nie spotkałam się z takim stwierdzeniem i ja również, jeśli chodzi o jakiekolwiek artykuły naukowe, nie doszukałam się czegoś takiego. Tak jak jest stwierdzeniem, że w okresie ciąży migren będzie mniej albo znikną całkowicie, tak również mówi się, że po przekwitaniu u kobiet te migreny powinny być również lżejsze i powinno być ich mniej. Aczkolwiek znów, co kobieta po menopauzie
to różne odpowiedzi. Jeszcze też chciałabym zatrzymać się przy jednym wątku, który pani poruszyła, bo tak ładnie się zazębiamy. Te moje przygotowane pytania wynikają w jakiś sposób z tego, co pani mówi, bo ja się bardzo zatrzymałam przy tym fragmencie, że migreny pojawiają się już u dzieci. Jedna z bydgoskich klinik przeprowadziła badania, z których wynikało, że u 6% dzieci diagnozuje się już migrenę i rozumiem, że też mówimy o takim przypadku, że ta migrena od tego już bardzo wczesnego dzieciństwa zostaje z dzieckiem na stałe. Możliwości leczenia tak małych dzieci, czy w ogóle dzieci do 16 roku życia, bo gdzieś tam leki w większości, te, które są później zalecane dla migrenowców, są dostępne powyżej 16 roku życia lub 18. Ten brak możliwości leczenia migreny u tak małych dzieci powoduje, że ta migrena epizodyczna zaczyna przechodzić migrenę przewlekłą. I stąd gdzieś tam jest ta ścieżka, że do tego 30-40 roku życia są ludzie z przewlekłą postacią migreny. Na szczęście coraz bardziej rozwija się kwestia leczenia migren. Coraz częściej zwraca się uwagę na te dzieci, które skarżą się rodzicom, że boli ich głowa. Też sami rodzice, którzy są migrenowcami i mają tego świadomość, na co chorują, też bardziej zwracają uwagę i są bardziej wyczuleni na to, że ich dzieci mogą odziedziczyć po nich dolegliwości. A, czyli tutaj jest też taka zwyczajnie świadomość rodziców, którzy wiedzą, jakimi chorobami dziecko może być zagrożone. Raz, że świadomość, dwa, że internet jest wspaniałym narzędziem w tej kwestii. Wymiana doświadczeń i coraz głośniejsze mówienie o tym, że migrena jest chorobą, że to nie jest żadna fanaberia, że to nie jest wymysł, nie jest to choroba księżniczek, powoduje, że społeczeństwo coraz częściej zaczyna otwierać oczy i traktować chorobę migrenową jako coś poważnego. Tu jakby w statystykach migrena wyprzedza nawet ilość osób chorujących na padaczkę. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tych migrenowców jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, tylko że właśnie przez to jest stygmatyzowanie, a weź tabletkę, przestań, wszystkich w tych czasach boli głowa. Wszyscy są zestresowani, więc wszyscy to odczuwają. Doprowadziło do tego, że ci migrenowcy zaczynają się zrzeszać, tak jak na przykład właśnie na naszej grupie, która jest typową grupą wsparcia, żebyśmy mogli spotkać się w jednym miejscu, wymienić się tymi doświadczeniami i też najzwyczajniej w świecie sobie po prostu ponarzekać. Nie ulega wątpliwości, że jeżeli robimy to w odpowiednich ilościach, to takie ponarzekanie też może przynieść ulgę. Daje też i chyba przede wszystkim poczucie, że nie jest się samym w problemie, utwierdzenie też w tym, że no rzeczywiście ja nie wymyślam, tylko ja faktycznie jestem chora i to nie jest wcale łatwa i łagodna choroba. I no i daje po prostu też poczucie takiej wspólnoty, trochę większego komfortu psychicznego, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zrozumie, jeśli akurat mamy w swoim otoczeniu osoby, które nie podchodzą poważnie do naszej choroby. No i też jest kwestia tego, że bardzo wielu migrenowców zmaga się z depresją. I w tym momencie zawiesimy naszą rozmowę, ale do tematu migreny wrócimy też w kolejnych jej odsłonach. Za kilka chwil chciałabym bowiem przyjrzeć się społecznym konsekwencjom migreny i temu, jak osoby chorujące są odbierane w społeczeństwie. Będę o to pytać Klaudię Pytelę z Fundacji Neuropozytywni, współorganizatorkę kampanii Neuropozytywni z głową. Do usłyszenia w Drogowskazach w SC Rock, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Cieszę się, że znów się słyszymy i mam nadzieję, że jesteśmy w komplecie. Aleksandra Galant. Migrena to główna bohaterka tego spotkania, a lepiej poznać problem pomaga nam dziś Klaudia Pytel z Fundacji Neuropozytywni, współorganizatorka kampanii Neuropozytywni z głową. Mówiłyśmy o tym, jak w społeczeństwie są odbierani migrenowcy i teraz jest pytanie, jakie to ma dla nich konsekwencje? W większości czują się zepchnięci na dalszy plan. Taki prosty przykład, początkujący, że tak to nazwę, migrenowiec, czy mający duże grono znajomych, którego zaczyna coraz częściej boleć głowa, migrena przechodzi z epizodycznej w przewlekłą, doprowadza do tego, że taki migrenowiec nie ma siły wyjść z domu, nie ma ochoty iść na koncert, na głośną imprezę, do baru ze znajomymi, do kina.
bo tam też jest bardzo głośno, a przecież wysokie dźwięki powodują, że migrenowiec ma wręcz ochotę wtedy po prostu oszaleć albo oderwać sobie głowę, to też bardzo często migrenowcy przytaczają. No i zaczyna coraz częściej odwoływać spotkania. Znajomi na początku podchodzą do tego na zasadzie, że no dobra, w porządku, okej, boli cię głowa, kiedy indziej. No ale jak już się to robi za 10. razem, to zaczyna się już spotykać z taką reakcją, że no dobra, no ciebie przecież zawsze boli głowa, to nie warto było w ogóle ciebie pytać. I gdzieś ten migrenowiec zaczyna się coraz bardziej zamykać w domu, zaczyna coraz bardziej zawalać kwestie związane też z pracą, bo nie może się skupić, bo nie ma siły, bo po całym na przykład weekendzie walki z migreną przychodzi w poniedziałek do pracy, wygląda po prostu jakby był na kacu i jest na tym kacu, ale jest tak zwanym kacu pomigrenowym, czyli jest po prostu wykończony, nie ma siły, nie ma zupełnie energii. Do tego jeszcze musi spotykać się z żartami w stylu, a co, no, pobalowało się w weekend. I dochodzi do tego, że ten migrenowiec zaczyna czuć się coraz bardziej samotny, bardziej opuszczony w tym bólu. Zaczyna na niego spadać coraz więcej krytyki związanej z tym, że nie jest w stanie wywiązywać się ze swojej pracy. Zaczyna brać urlop na żądanie. Przy okazji takiego brania wolnego może też usłyszeć tekst, który zacytuję, że niedługo to na okres weźmiesz L4. No nie, wie pani co, naprawdę jestem przerażona tym, że to są takie bardzo ad personam uwagi. I gdzieś w końcu ten biedny migrenowiec bierze coraz więcej leków przeciwbólowych, zatacza błędne koło, bo zaczyna dochodzić do bólu z tak zwanego odbicia. No on to przecież robi po to, żeby jednak jakoś w tym społeczeństwie funkcjonować, żeby nie tracić tych dotychczasowych rzeczy, które w życiu uzyskał, które zdobył. No i cóż, no to jest najprostsza ścieżka do depresji. Na szali, jeżeli trzeba byłoby sprawdzić zyski i straty z pójścia do kina, do baru, do pubu, spotkanie ze znajomymi, to okazuje się, że lepiej zostać w domu, czyli też chyba mamy prostą ścieżkę do takiego wycofania się z życia społecznego, no a to jest kolejna odnoga historii związanej z depresją. Tak, zdecydowanie. Po prostu czasem bilans tych zysków i strat no jest jednoznaczny. Oczywiście znajdą się migrenowcy tacy i oby też ich było jak najwięcej i oby zarażali też swoim optymizmem, którzy mają na tyle silny charakter i stwierdzą, że nie, migrena nie będzie rządziła moim życiem, będę szukać rozwiązania tak długo, aż będę mógł, mogła normalnie funkcjonować. Nie będę rezygnować z tego, co lubię, nie będę rezygnować ze znajomych. I to jest fenomenalna postawa i ja patrzę na takich migrenowców naprawdę z ogromnym podziwem i szacunkiem, bo nie ukrywam, że też i mnie osobiście mobilizują, bo ja jakby jestem i po jednej, i po drugiej stronie. Ale trzeba pamiętać o tym, że jednak w większości to będą te osoby, które poddadzą się temu bólowi. I nie można ich za to winić i nie można im się absolutnie dziwić, bo jest to tak potworny ból, którego nawet ciężko jest jakkolwiek słowami opisać. Można sobie ewentualnie wyobrazić swój najcięższy ból głowy, jaki miało się w życiu, pomnożyć to, myślę, że spokojnie razy 10, albo nawet jeszcze więcej i dodać do tego wszystkie czynniki, które wspominałam na początku, albo po prostu do tego silnego bólu głowy dodać od zwykłe wymioty. Mam nadzieję, że przejdziemy przez różne sfery życia, jak ta migrena na nie rzutuje i zastanawiam się, jak wygląda życie rodzinne osoby cierpiącej na migrenę, bo absolutnie nie chodzi mi o rozstawianie po kątach, jednak przypuszczam, że moment, kiedy dochodzi do ataku migreny, to jest taki moment pewnego zawieszenia życia rodzinnego. Pewnie domownicy trochę muszą chodzić na palcach. Tutaj mogę na przykład ze swojego doświadczenia powiedzieć, że jak wchodzę na pewien etap bólu, gdzie już jest takie zupełne 10 na 10, maksymalny ból, to osobiście robię się bardzo niemiła. Nie jestem w stanie wtedy znieść najmniejszego stuknięcia i rzeczywiście domownicy chodzą wtedy na palcach, obchodzą się ze mną jak z przysłowiowym zgniłym jajem. Córeczkę wtedy mąż albo moja mama, która niesamowicie, w szczególności w tych najcięższych momentach z migreną, mi pomaga. Biorą wtedy córeczkę do pokoiku i pomimo tego, że jest malutka, bo niedawno dopiero skończyła 1,5 roku, to tłumaczą jej już teraz, że wiesz, mama choruje, mamę bardzo boli głowa, musimy być teraz cichutko. No ale
nie da się zakneblować małego dziecka, bo dziecko jest dzieckiem i ma prawo do tego. No zwłaszcza takie malutkie i mimo tłumaczeń pewnie nie do końca rozumie. Dokładnie tak. I pojawiają się wtedy wyrzuty sumienia, że i taki żal, że chciałoby się uczestniczyć bardziej w tym życiu rodzinnym, że chciałoby się być bardziej dostępnym dla swojego dziecka, że chciałoby się być milszym dla swojego męża, a nie znowu podczas ataku bólu po prostu na niego warczeć, że też chciałoby się, żeby to życie intymne troszeczkę inaczej wyglądało, bo no wszyscy znają żarty na temat małżeństw i bólu głowy. Znowu cię boli głowa. Z jednej strony zabawne, tak, bo powstaje w tym duchu sporo dowcipów, sporo memów w obecnych czasach, ale jak tak naprawdę się nad tym głęboko zastanowić, to w tym żarcie jest bardzo duży dramat, bo rzeczywiście kobieta, która ma przewlekłą postać migreny i dajmy na to ma niewyrozumiałego męża, bo i tacy mogą się zdarzyć, jest w położeniu tragicznym. Na szczęście, tak jak rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami z grupowiczkami i na szczęście też w moim przypadku, większość małżonków, partnerów, chłopaków wiedzą o co chodzi i starają się maksymalnie pomóc, a nie jeszcze jakoś zarzucać kobiety pretensjami w stosunku do nich, że znów z wieczora boli cię głowa. Ten żart, no moim zdaniem już trochę żart z brodą, więc chyba coraz mniej śmieszny, ale ten żart może być zabawny, kiedy nie doświadczamy go bezpośrednio i przede wszystkim, kiedy bezpośrednio nie doświadczamy tego bólu. No w momencie, w którym człowiek doświadcza tak silnego bólu jak ból migrenowy, chyba wszystkie żarty dotyczące jakiegokolwiek bólu przestają śmieszyć. Chciałabym teraz trochę podpytać o to życie zawodowe, bo to, co też nie ukrywam, mnie zaskoczyło, to jest to, że problem osób cierpiących z powodu migren dostrzegła też Organizacja Pracodawców. Pracodawcy RP kilka lat temu przeprowadziło kampanię Razem pokonajmy migrenę zawodowo. Tam się znalazły w materiałach bardzo szczegółowe wyliczenia, które mówiły o tym, że rocznie z powodu migreny osoba chorująca omija około 40 dni w pracy rocznie, a w sumie w 2018 roku, kiedy zliczono te wszystkie absencje, wyszło, że to jest 100 tysięcy dni właśnie z tego powodu i dlatego pracodawcy też próbowali znaleźć na to jakiś sposób, bo rozumiem, że kiedy pojawia się ból, o którym pani mówiła, trudno jest mówić o wykonywaniu pracy, zarówno tej fizycznej, jak i intelektualnej, bo ja nie wyobrażam sobie na przykład liczenia czegoś przy tak potwornym bólu głowy. Siedzenie przed komputerem i patrzenie w ekran, w monitor jest koszmarem. Praca fizyczna, schylanie się, podnoszenie czegoś, kolejny koszmar. Tu znów mogę się odnieść do swojego doświadczenia, bo niestety w którymś momencie migrena tak zapanowała moim życiem, że popsuła dość mocno właśnie moją pracę zawodową. Parę lat temu pracowałam jako psifryzjer i głównie z powodu migren nie kontynuowałam pracy w tym charakterze, bo doszło do tego, że byłam w stanie przyjąć tylko jednego psa w dniu, bo i tak zapach szamponów wymieszany z zapachem sierści, hałas dmuchawy do suszenia, czy dźwięki, które po prostu sam zwierzak wydawał, doprowadzały do tego, że na tempa wracałam do domu i czasem w ostatniej chwili zdawało mi się do domu wbiegać i z bólu głowy już wymiotować. Niepojęte. Powiem pani, że naprawdę z perspektywy osoby, która tego nigdy nie doświadczyła, to jest trudne do wyobrażenia. A za to też z drugiej strony, jak próbuję się o tym mówić, to te rzeczy są tak oczywiste i jest się już do nich w pewnym stopniu tak przyzwyczajonych, że są momenty, kiedy nie wiadomo, co jeszcze dodać, bo to w sumie taka rzecz codzienna. Raczej ciężko jest przytaczać takie rzeczy z życia codziennego, które są naturalne. Nie, absolutnie nie chciałabym, żeby pani to odebrała jako poszukiwanie jakiejś sensacji. Wydaje mi się, że... Nie, to jest rzecz, o której trzeba mówić. I trzeba mówić bardzo dużo i trzeba mówić bardzo głośno, bo tak jak przytoczyła właśnie pani statystyki dotyczące pracowników, jest to bardzo duży problem, bo w którymś momencie taki migrenowiec dochodzi do ściany i niestety musi zrezygnować z pracy. Znam wiele pań, które zrezygnowały z pracy i są już parę lat w domu albo próbują przechodzić na własną działalność gospodarczą, bo to daje im większą możliwość elastyczności i przede wszystkim pobyt w domu, czyli w momencie jak zaczyna się atak,
mogą się położyć, a w większości prac jest to niemożliwe, żeby położyć się na przykład pół godziny czy godzinę w ciemności i w ciszy. Przy okazji tej kampanii, o której przed chwilą mówiłam, kampanii pracodawców RP, też pojawiły się dosyć chyba niepokojące informacje, trochę korespondujące z tym, co pani przed chwilą mówiła, o tej potrzebie pracy na własny rachunek. Pracodawcy RP powoływali się na dane mówiące o tym, że 90% osób zmagających się z migrenami mówiło o tym, że spotkało się z brakiem wyrozumiałości ze strony pracodawców. Ale też staram się w jakiś sposób rozumieć, z jakim problemem oni się mierzą, no bo trudno na takich samych zasadach zatrudniać wszystkich pracowników, z czego jeden ma jakieś zielone światło na to, żeby na przykład położyć się w pracy, częściej nie przychodzi. I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, czyli ci współpracownicy, którzy być może trochę krzywo zaczynają patrzeć, że ktoś nie pojawia się w pracy, że pojawiają się opóźnienia. I tutaj jakby pojawia się kolejny raz to stygmatyzowanie. Bardzo istotna kwestia, czyli taka, że w naszym kraju z powodu migreny nie można dostać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. I to jest jedna z bardzo wielu kwestii, która w przypadku migrenowców nie funkcjonuje, bo na przykład żaden z leków na ten moment nie jest refundowany dla migrenowców. Bodajże w zeszłym roku była w tym kierunku składana petycja, została ona odrzucona. Nie ma żadnego konkretnego planu wsparcia osób, które chorują na migreny, żeby ich stanowisko pracy było przystosowane, ale jednocześnie też, żeby pracodawca dostał jakieś dofinansowanie, wsparcie, że może dostosować na przykład godziny pracy, żeby to nie było 8 godzin pracy, podczas których migrenowiec siedzi i gapi się cały czas w monitor, albo żeby mógł mieć dłuższe przerwy, albo żeby było dostosowane, dajmy na to w korporacji, pomieszczenie, do którego taki migrenowiec może sobie na 15-20 minut usiąść, żeby na przykład przeczekać ten moment, aż zacznie działać lek przeciwbólowy. To jest chyba takie sprzężenie społecznie, nie ma takiego poczucia, że migrena jest chorobą przewlekłą, bardzo uciążliwą, niezwykle dotkliwą, tylko rzeczywiście pokutuje ta myśl, że migrena to jest trochę intensywniejszy ból głowy. Jeżeli my jednostkowo albo jako społeczeństwo tak myślimy, no to trudno zakładać, że pracodawca, przedsiębiorca będzie myślał inaczej. Dokładnie, tutaj ciężko jest mi się absolutnie z tym nie zgodzić. Gdyby ktoś chciał faktycznie swoją firmę w jakiś sposób dostosować do potrzeb osób cierpiących z powodu tej choroby, no bo tak jak pani mówiła, to jest jedna z najpowszechniejszych chorób neurologicznych. Gdzie on może szukać wskazówek? Czy na przykład u państwa w fundacji, czy są jakieś miejsca, które podpowiedzą, co zrobić, żeby, tak jak dostosowuje się biura do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, tu mówimy o kryteriach dostępności, czy gdzieś znajdują się informacje o tym, jak dostosować biura do potrzeb na przykład osób z chorobami, zaburzeniami neurologicznymi, jak na przykład migrena? Nie spotkałam się z czymś takim. Nie spotkałam się też z tym, żeby którykolwiek z migrenowców przytaczał podobną kwestię, ale myślę, że jest to jak najbardziej kierunek, jeden z kierunków, w którym można iść i jak najbardziej, jeśli znajdzie się pracodawca, który ma w gronie swoich pracowników osoby zmagające się z migreną przewlekłą, czy nawet tą epizodyczną, bo ona absolutnie nie jest niczym lżejszym, żeby było też tutaj jasne. Jak najbardziej, myślę, może się do nas zgłosić, możemy opowiedzieć, podpowiedzieć i po prostu służyć taką pomocą i wsparciem dla migrenowców i pracodawców. Myślę, że to już jest najwyższy czas, żeby opowiedzieć, jak migrenicy mogą pomóc sobie, co my możemy zrobić dla nich oraz dokładnie o tym, na czym polega kampania Neuropozytywni z głową. I o tym wszystkim już za moment opowie Klaudia Pytel z Fundacji Neuropozytywni i współorganizatorka kampanii. Słyszymy się za kilka chwil w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I przed nami finałowa odsłona Drogowskazów na antenie Eski Rock. Witam i zapraszam do słuchania. Aleksandra Galant. Klaudia Pytel z Fundacji Neuropozytywni, współorganizatorka kampanii Neuropozytywni z głową, opowiada dziś o migrenie. Myślę, że udało się już zasygnalizować problemy, z jakimi mierzą się migrenicy. No a teraz czas na w jakiś sposób najważniejsze, czyli to, jak
pomagać. No i teraz pytanie, o czym powinniśmy pamiętać my sami? My, czyli osoby z najbliższego otoczenia. Mężowie, żony, partnerzy, bracia, siostry, dzieci. Jak pomagać? Co robić, żeby faktycznie ulżyć? Podstawowe rzeczy podczas ataku migrenowego to zapewnienie pokoju, w którym będzie cicho, w którym będzie w miarę możliwości jak najciemniej, czyli zasłonięcie rolet, żaluzji, zasłon. Dostęp też do świeżego powietrza, żeby w pomieszczeniu nie było absolutnie duszno. No zgodnie z zaleceniami, które dany migrenowiec ma, no to odpowiednie leki przeciwbólowe, czy metody w stylu na przykład robienie zimnych okładów na czoło. Cisza, spokój, to chyba jest to takie najistotniejsze i najważniejsze, co taki migrenowiec potrzebuje. Kilkakrotnie w trakcie naszej rozmowy pani mówiła, że co człowiek to historia, co człowiek to objawy. I ja sobie tak pomyślałam, że chyba najważniejsza rzecz, która być może rzadko przychodzi do głowy, jest w nas taka potrzeba reagowania, zwłaszcza jeżeli problem dotyczy osób nam bliskich, że może najlepiej na początek zapytać, co jest potrzebne, co jest niepotrzebne, jak się zachowywać, a jak nie. To przede wszystkim, to w pierwszej kolejności, jeśli dowiadujemy się o tym, że nawet nasz współpracownik, czy nasza koleżanka, kolega choruje na migreny, to z góry dowiedzieć się, co właśnie robić w tej sytuacji, czy ewentualnie, gdzie ta osoba ma na przykład schowane tabletki, że w momencie, jakby ten atak był naprawdę szybki, bardzo silny, to żeby móc te tabletki podać, dostać po prostu takie wskazówki od osoby chorej, jak najszybciej reagować. I chyba też bardzo istotne w tym, żeby poznać, dowiedzieć się, który to będzie moment, w którym trzeba już interweniować, na przykład poprzez wezwanie karetki. Bo o ile no już wiemy, tak, że napady migrenowe są bardzo ciężkimi napadami, o tyle one też mają pewien próg, który jest jakby już odstępstwem od tego, jak wygląda zazwyczaj napad migreny. Trochę od drugiej strony może powinnam zapytać, czy jest coś, na co podczas ataku nie powinniśmy migrenikowi pozwalać, że być może są jakieś zachowania, które no, w jakiejś dłuższej perspektywie wcale mu nie pomagają. Przede wszystkim, jeśli wiemy, że mamy do czynienia z silnym psychicznie migrenowcem, to nie pozwalać mu upierać się, że na przykład jeszcze coś tam dokończy w pracy, pomimo tego, że go boli, albo że coś tam jeszcze zrobi w domu. Tylko kategorycznie wymagać, żeby w tym momencie albo już zebrał się do domu z pracy, ewentualnie jeśli mamy taką możliwość, to żeby odwieźć taką osobę do domu, żeby nie ryzykować, że na przykład zasłabnie w drodze z pracy do domu. No a w sytuacji w domu po prostu kategorycznie wymagać, żeby natychmiast ta osoba się położyła, bo istnieje wtedy ryzyko, że jeszcze bardziej pogłębi swój ból. Już pani całkiem sporo powiedziała, ale myślę, że cały czas sporo jest do powiedzenia na temat kampanii Neuropozytywni z głową. Jest grupa, która jest takim miejscem, no powiedziała pani dosyć otwarcie, pewną formą grupy wsparcia. Jakie wnioski po jakimś czasie działania tej grupy mogłaby pani postawić? Czy jest coś, co panią na przykład bardzo zaskoczyło? Chyba aż tak duża otwartość migrenowców na siebie nawzajem i tak duża chęć i duża potrzeba mówienia o tym, z czym się mierzymy. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ta potrzeba mówienia o chorobie jest aż tak silna. I nie ukrywam, że niejedne historie pań, panów, którzy piszą, no czytałam mając po prostu w oczach łzy. Niektóre są naprawdę bardzo poruszające. Czy jednak jest potrzeba rozmowy z osobami, które z podobnym problemem się mierzą, czy po prostu porozmawiania z kimkolwiek, bo cały czas właściwie ten wątek się przewija przez pozostałą część, nawet spośród tych bliskich osób są bagatelizowane? Myślę, że przede wszystkim tutaj w grę wchodzi potrzeba bycia wysłuchanym. Na pewno dodatkowo na plus wpływa to, jeśli słucha osoba, która mierzy się z tym samym problemem. Jeden z nielicznych panów na naszej grupie niejednokrotnie już pisał, że nikt tak nie zrozumie migrenowca jak drugi migrenowiec. I coś w tym jest. I coś w tym zdecydowanie jest, że tak jak też i pani wspomniała, ten, kto nie doświadczył tego bólu, nie będzie w stanie sobie go aż tak dobitnie wyobrazić i też zrozumieć. Pomimo tego, że będzie miał najszczersze chęci, to do końca nie będzie w stanie zrozumieć tak, jak migrenowiec zrozumie migrenowca. Ale te chęci to już jest chyba całkiem sporo. W sytuacji, w której
w przypadku migreny są tak ograniczone możliwości działania osób trzecich, to jest bardzo dużo. Mówiłyśmy już o grupie na Facebooku, takiej grupie wsparcia. Czy coś jeszcze? Może są jeszcze jakieś formy pomocy, wsparcia, z których użytkownicy, ale przede wszystkim użytkowniczki mogą korzystać? Żeby pokazać to nasze cierpienie, prowadzimy w chwili obecnej akcję Pokaż mi swoją migrenę. Chętni migrenowcy przesyłają nam zdjęcia w zestawieniu przed bólem, bez bólu i w trakcie bólu. Ja jako migrenowiec ze stażem ponad 27-letnim, patrząc na kolejne zdjęcia pań, porównując ich wygląd bez bólu i w bólu, chyba byłam przerażona, to by było najlepsze określenie. Tak, ale to też bardzo działa na wyobraźnię, właśnie na to, o czym mówiłam, że chyba bardziej dobitnie nie można się przekonać, że jednak migrena to nie tylko ból głowy, niż oglądając, mając wgląd w takie zdjęcia. Tak, stąd i właśnie nasz pomysł w chwili obecnej, te odważne panie, które przedstawiły swoje zdjęcia, można zobaczyć je na naszej grupie Neuropozytywni z głową. Za jakiś czas pojawi się na stronie Facebooka Fundacji Neuropozytywni i to będzie wtedy tak już zbiorcze podsumowanie naszej akcji. Będzie to z jednej strony pokazanie tego bólu, ale też narzędzie dla migrenowców, którzy są bagatelizowani w swoim najbliższym otoczeniu. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania dwóch wydarzeń. Będą to dwa live'y Fundacji z Wyboru, a dokładnie mowa tutaj o projekcie Depresja. Będziemy tutaj drążyli temat bólów głowy i migren w depresji i osobno ścieżki od pierwszej migreny do depresji. Oprócz tego jesteśmy też w trakcie przygotowywania z fizjoterapeutką i dietetykiem Katarzyną Kowalczyk poradnika dla migrenowców, w którym będzie kilka wskazówek, jakie na przykład wykonywać codzienne ćwiczenia, żeby zwiększyć ruchomość też swojej głowy, to jest niezwykle istotne w przypadku napięciowych bólów głowy. No i tak jak też już wcześniej rozmawiałyśmy a propos tego sposobu żywienia, to też tutaj pani Katarzyna będzie tworzyła taki zarys diety dla migrenowca. Więc to są takie dwie najbliższe rzeczy, nad którymi się aktualnie skupiamy. Na podsumowanie naszej rozmowy, bo nie da się ukryć, że czas jest nieubłagany i musimy już powoli kończyć, a niestety wcale nie aż tak powoli. I chciałam zapytać, czy pani zdaniem, o tym też dużo mówiłyśmy, ale czy pani zdaniem coś się w Polsce zmienia? Bo tak jak pani mówiła, z tym problemem migreny mierzy się pani od lat. I czy przez ten czas zaobserwowała pani jakąś zmianę w podejściu ludzi, w zachowaniu lekarzy, może w dostępności metod leczenia? Na pewno w dużej mierze coraz więcej do Polski trafia metod leczenia. To z całą pewnością gdzieś tam stopniowo na rynek wchodzi coraz więcej leków, które na przykład w Stanach Zjednoczonych są lekami już ogólnodostępnymi. Jeśli chodzi o społeczeństwo, no tak, coś tam ruszyło, coś drgnęło na pewno, aczkolwiek wydaje mi się, że jesteśmy bardziej na początku tej ścieżki niż gdzieś tam po środku. Na pewno jest bardzo dużo pracy jeszcze przed nami. Też gdzieś powoli zmienia się podejście do migrenowców na storach. Tutaj też nie poruszyłyśmy tej kwestii, co w przypadku, jak migrenowiec przeżywa tak silny ból, że musi trafić na SOR. Można spotkać bardzo dużo, bardzo, bardzo przykrych historii. Aczkolwiek ostatnio też coraz częściej spotykam się z wpisami, że migrenowcy zaczynają być troszeczkę bardziej poważnie traktowani na SOR-ach, więc coś tam powolutku idzie w kierunku polepszenia warunków życia migrenowców, ale tak jak mówiłam, myślę, że przed nami jest jeszcze bardzo, bardzo długa droga. No, ja się cieszę, że jednak coś się zmienia i też myślę, że dobrze, że zwłaszcza na koniec naszej rozmowy pani zaakcentowała kwestię pracy, która musi jeszcze zostać wykonana. Ja mam nadzieję, że nasza rozmowa w jakiś sposób się przyczyni do tego, żeby chociażby to swoje nastawienie zmieniać. Tym bardziej bardzo pani dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie i zgodziła się
wystąpić w drogowskazach w SC Rock. Również bardzo serdecznie dziękuję. Waszym i moim gościem była dziś Klaudia Pytel z Fundacji Neuropozytywni, współorganizatorka kampanii Neuropozytywni z głową, z którą rozmawiałyśmy o życiu z migreną. Wszystkich, którzy chcieliby posłuchać archiwalnych drogowskazów, odsyłam na kanał Eski Rock w serwisie YouTube. Polecam też naszą stronę na Facebooku i naszego maila drogowskazy@skrock.pl. Z mojej strony to już jest wszystko na dziś. Tradycyjnie też mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Aleksandra Galant. Drogowskazy.